Jak pracować ze swoim wewnętrznym dzieckiem, szczególnie jeżeli udało się Tobie dokonać czy przepracować pewne traumatyczne rzeczy z dzieciństwa? Otóż tutaj chciałbym Ci podpowiedzieć kilka być może bardzo istotnych rzeczy, które bardzo często wykorzystuję jako hipnoterapeuta kliniczny, cofając się ze swoimi klientami, pracując z wewnętrznym dzieckiem po to, aby poprawić jakość swojego życia. Więc pierwsza podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o pracę z Twoim wewnętrznym dzieckiem, to Twoja intencja. A mianowicie Twoją intencją za każdym jednym razem powinno być, uwaga, nie szukanie usprawiedliwień, nie powiedzmy szukanie powodów, dla których Ty masz żyć jakością życia, która jest dla Ciebie niezadowalająca, albo nie masz szukać usprawiedliwień dla swoich poczynań w życiu codziennym, które na przykład mocno odbiegają od realizacji Twojego potencjału. Jaka powinna być intencja? Intencja powinna być taka, że Ty od tej pory, w momencie szczególnie, jeżeli wchodzisz w kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem, przejmujesz w pełni odpowiedzialność za to, w jaki sposób Twoje wewnętrzne dziecko będzie się czuło na co dzień i jak będzie percepowało rzeczywistość. No i tutaj bardzo często dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy dla przykładu mamy do czynienia z jakimś traumatycznym przeżyciem z dzieciństwa o takiej czy innej intensywności czy skali. No i w tym momencie bardzo często, ja akurat ze swoimi klientami pracuję tak, że nawet jeżeli rodzice zrobili coś złego, a miejmy tutaj jakieś tam pozytywne oczekiwania, chociażby związane z tym, że zrobili to, co wydawało się im wówczas słuszne czy właściwe, więc oczywiście wiem, część z Was powie, że miało toksycznych rodziców, od których się odcięliście i tak dalej, i tak dalej. Najważniejszą częścią jest moment, kiedy Ty bierzesz to swoje wewnętrzne dziecko, obejmujesz je i przyrzekasz od tej pory się nim zajmować. Przejmujesz inicjatywę w roli rodzica, nie pozwalasz, aby od tej pory wewnętrznemu dziecku czegokolwiek brakowało. I to jest ta część mentalna, ale pamiętaj, że tą częścią, która jest bardzo ważna, która powinna później znaleźć powiedzmy odzwierciedlenie w rzeczywistości, jest dbałość o Twoje wewnętrzne dziecko, które będzie miała miejsce przez cały czas od tej pory. Wyobraź sobie, że to Twoje wewnętrzne dziecko, które nawet jeżeli było zaniedbywane w przeszłości, to właśnie teraz Cię potrzebuje. Potrzebuje Twojej miłości, Twojego uczucia, Twojej cierpliwości, Twojego zrozumienia i czasu. I konsekwentnych działań. I zauważysz, że jeżeli codziennie poświęcisz na to czas, na to, aby nie wiem, stanąć przed lustrem, spojrzeć na siebie i przypomnieć sobie, że w Twoim wnętrzu jest to małe dziecko, które teraz potrzebuje Twoich słów pod tytułem kocham Cię, nawet jeżeli to Ci się wydaje totalnie dziwne, niekomfortowe i być może nawet niewłaściwe, to zrób to dokładnie tak, jak mówię. Powiedz parę pozytywnych słów, złóż parę pozytywnych deklaracji odnośnie tego, że będziesz poświęcać czas, będziesz słuchać, będziesz zauważać i tak dalej, i tak dalej. Będziesz dostarczać tego, czego być może Twojemu wewnętrznemu dziecku brakowało. To nie zmienia faktu, że zauważ znowu, wiąże się to z Twoim przejęciem odpowiedzialności za kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem, które Cię potrzebuje, potrzebuje Twoich ciepłych słów, potrzebuje Twojego rodzicielstwa, wsparcia i motywacji i to jest bardzo ważny komponent, który musi nastąpić, jeżeli chcesz, aby terapia miała pozytywny, zaskakujący w pozytywnych skutkach rezultat. Czego oczywiście z całego serca Ci życzę. I tutaj, z tego miejsca od razu do Ciebie apeluję, jeżeli Ty w ogóle pojmujesz takie pojęcie jak wewnętrzne dziecko, pamiętaj, że Twoje wewnętrzne dziecko potrzebuje Ciebie, ale tylko każdego dnia. Zawsze, w każdej jednej chwili Twojego życia. Potrzebuje Twojego wsparcia, dobrego słowa, bezwarunkowej miłości i tak dalej, i tak dalej. Resztę dorobisz sobie samodzielnie. Co dzisiaj wspaniałego możesz dać swojemu wewnętrznemu dziecku, poczynając od wspaniałych doświadczeń, które będą w pełni spontaniczne, po wspaniałe słowa i odczucia i emocje, na które chcesz je narażać. I jeszcze raz przypomnę na koniec, nie zapomnij o swoim wewnętrznym dziecku. Ono naprawdę Cię potrzebuje, niezależnie jak dobrze Twoje życie się układa.